Hubert Latta po wygranej na gali Babilona na MMA 34. No powiedz, zadowolony jesteś z każdego aspektu tej walki, no bo nie wiem, czy można to było szybciej troszkę skończyć jeszcze? Może i można było trochę lepiej gdzieś tam przycelować i skończyć, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Odpaliłem się przede wszystkim, tak jakie było założenie, żeby od początku bić mocno, przełamać jego płaszczyznę, bo jego płaszczyzna to była stójka. Ja tak naprawdę mogłem szybciej polować gdzieś tam na zapasy partera, ale stwierdziłem, że mam kilka fajnych hasłów właśnie pod tą jego grę. No i udało się to wdrożyć, także jestem bardzo zadowolony. Ruszyłeś od samego początku, w ogóle nawet na moment, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, w jaki sposób chcesz skończyć tę walkę i że zamierzasz ją całkowicie zdominować. No, trzeba było ruszyć właśnie, żeby też wywołać na przeciwniku presję, żeby nie dać mu się rozkręcać, bo to był jego atut. Na to się przygotowywałem. Wiedziałem, że on nie bije jakoś specjalnie technicznie, ale że wchodzi po prostu mocnymi szarżami, agresją. Wbijał się w przeciwniku wcześniej, a ja na to miałem po prostu przygotowaną kontrę. No i musiałem ruszyć od razu mocno, z mocnymi ciosami. Gdybym zaczął bić luźniej, to on by mógł zacząć przełamywać moją grę, a ja musiałem od razu mocno stopować, także jestem zadowolony z tego. Mówiłeś o ciosach, ale też było trochę kopnięć. Widać było, że też dobrze tutaj zaplanowana była akurat ta gra, jeśli chodzi o ten aspekt walki. Tak. Ja bym jeszcze można powiedzieć, że nie tyle kopnięć, co te kolana robiły też dużą robotę. Kolana robiły, ale to już właśnie miały być takie bardziej gdzieś tam dokańczające sprawę. I tak mimo wszystko na miękkich nogach, ale wstawał, długo wstawał. Nie jeden by się już pewnie po takim jednym kolanie gdzieś tam przewrócił, sam dał się podobić. On cały czas, mimo że miał miękkie nogi, wstawał, trzeba było go dobijać. Można było się nawet tym trochę zmęczyć. Ale generalnie nóżka właśnie lewa wchodziła fajnie pod łokieć. Szlifowałem to z trenerem Markiem właśnie Drażdżyńskim. Dużo na tarczy. Kończyliśmy akcję tą lewą pod łokieć tam na wątróbkę. No i raz nawet siadła tam, że tak lekko. Właśnie było widać, aż go przygięło. Tak, dokładnie. Lekko go przygięło. Nie dokończałem tego tamtą akcją, ale zrobiło to na pewno robotę i gdzieś tam zagrało w głowie u niego, że aha, trzeba uważać, nie? Mimo że próbował uważać, że tutaj za wiele do powiedzenia twój rywal nie miał, czy spodziewałeś się, że to wszystko tak dość miękko przejdzie w tym pojedynku? Generalnie spodziewałem się agresji ze strony przeciwnika i gdzieś tam ta agresja była, ale udało mi się ją szybko okiełznać. Właśnie tymi mocnym przełamywaniem akcji. Gdybym zaczął trochę luźniej, gdzieś tam wolniejszymi ciosami, mógłby właśnie to, co wcześniej powiedziałem, on gdzieś tam przełamać mnie, ale przez to, że od razu udało mi się go zastopować, no to poszło w miarę gładko, nie? Zastanawialiśmy się tylko, czy ci pary wystarczy, jeśli chodzi o ten pojedynek, bo w takim tempie prowadzenia walki to czasami kończy się dość słabo pod tym względem. Tak, ale właśnie generalnie byłem bardzo dobrze przygotowany, nawet na takie tempo, ale czasami sobie odskoczyłem, zrobiłem te 10 sekund, 5 pauzy, że nie dobijałem tak zupełnie na wariata, aha, nawet chwilę dałem mu z tego parteru stać, gdzieś tam odskoczyłem sobie, dałem mu zrobić 2-3 akcje i znowu skontrowałem, żeby trochę tego tlenu zebrać, bo no, z każdą walką człowiek się uczy, że właśnie takie długie szarżowanie czasami może odebrać tlen, mimo że wygrasz pierwszą rundę, na drugą nie masz tlenu i może być dupa, że tak powiem. Czy uważasz, że Rafał dzisiaj nie zaskoczył ciebie? No generalnie nie zaskoczył mnie, ale spodziewałem się, że będzie wchodził agresywnie i trzeba mu oddać szacunek za ten charakter, bo mimo że dostawał mocne ciosy, wstawał, próbował, odgryzał się, gdzieś tam też coś weszło, fronty wchodziły. Nie było to dla mnie jakimś zaskoczeniem, bo byłem na to gotowy, ale trzeba mu oddać szacunek za tą postawę charakterną do samego końca, nie? Mówiłeś tu o tym przełamaniu tej jego płaszczyzny, która jest stójka. No wiemy, z czego słynie twój klub, którym trenujesz, a mimo wszystko to chyba nie zapasy były tą kluczem, który pozwoli ci wygrać tę walkę, bo jednak to właśnie w sumie w stójce ją wygrałeś i pokazałeś się jakby lepiej w tej płaszczyźnie, która jest jego dominująca. Tak, bo generalnie jakbym od razu zaczął na przykład iść po zapasy, oddajesz takie pole przeciwnikowi do myślenia, boi się ze mną tej stójki i tak dalej. A jak przełamiesz trochę tą jego płaszczyznę, dostanie kilka mocniejszych ciosów, też jest o wiele łatwiej później obalić i kontynuować na przykład swoją grę, co było planem B, ale no nie trzeba było tego użyć, bo no, ciosy mocne w stójce zrobiły spustoszenie, nie? Dzisiaj o tytuł mistrzowski bije się za chwilę Piotr Kaczak. Co, trylogia? No zobaczymy, na razie myślę, że muszę jeszcze swoje udowodnić. Piotrek poszedł po walce ze mną wysoko do góry, także na spokojnie, teraz lekki odpoczynek po walce, później będę myślał o dalszych losach tutaj mojej kariery.
No a jeżeli chodzi o tą walkę, bardzo dobra walka i tak jak powiedziałem już w klatce na wywiadzie, że taka na europejskim gdzieś tam poziomie lekko w czołówce obydwoje mogliby się znaleźć, naprawdę mocni zawodnicy i mają ten znakomity parter, nie? Trzeba Piotrkowi to szczególnie oddać, a Krzysztof też jest mocny, sam się przekonałem, nie? No to chyba w takim razie czekamy na te dalsze twoje tutaj występy. Zobaczymy, może ta stójka jeszcze tu będzie się nam jeszcze bardziej twoja rozwijała. Ja też czekam, oby była taka energia jak dzisiaj i będzie pięknie zawsze. Dziękuję bardzo. Dzięki.